Guten Morgen, pierwsze wieczorem, das Zetoren, gazen w podłogen i tulejken na pół, co idzie do brudnego garażu. Tu tłumiczek, który nie wyszedł, bo się spoiny pościągały i poszło nie tak jak powinno. Ścianka półtorówka. A tu dwójka i się amperaż źle ustawiło. Takie życie. Komuś się będzie chciało, to się będzie polerowało. A kto się nie będzie chciało, to się nie będzie polerowało. Bo to tam bardziej o widoczność chodzi w moim przypadku. I nie ma czasu na polerki, bo są kolejne rzeczy. Zapalimy ciągnik i zobaczymy, czy to działa, bo ja zawsze sprawdzam, czy to działa. Chociaż ostatnio były jakieś z tym problemy. Ja tu mówiłem już, czekaj, zobaczymy, czy on zapali, bo on nie był długo zapalany. Się trochę zagrzeje. Zobacz, jakie ciśnienie oleju. O, Polak pod kurtką trzymał. Akurat igiem, a tutaj na słabej osłonie już kolorków nie ma, a tutaj nie wyszło, bo się nie potrafi jeszcze drutu dokładać, ale na swoje potrzeby jest bardzo dobrze. Ktoś ostatnio pisał na temat pompy wtryskowej. Jak jest dobrze zrobiona, to wszystko gaśnie delikatnie i powoli, nie ma takiego problemu. Bo mówicie, że nie robi pół. 1800, 2000, a najlepiej to tak 1900, 2200, 2300, przepraszam, 200, 2200, tak? Gdzieś w tym zakresie obrotów to jest 1850, 1900, w tym zakresie obrotów. Ja nie wiem, może niektórym nie robi pół, bo może ktoś źle gaz naciska. Jak jest gazem w podłogę, to jest i pół, a gazem w podłogę to jest tak, to jest do końca i wtedy jest 200-300 obrotów i tak wtedy jest i pół, bo ta wirnik turbiny musi się rozkręcić, nie? Wiesz, on musi trochę obrotów dostać i wtedy odcinasz mu dawkę tak jakby paliwa i wtedy jest ten dźwięk. Nie będzie ci tego robił na 1200 obrotów albo 1500, no. Jeżeli ktoś tak jeździ 1500 obrotów albo 800, to myślę, że nie jest mu potrzebny do niczego pół, bo te ciągniki bez nawet jakichś tulejek śmiesznych bardzo ładnie pracują w tym zakresie 1000,
800-2000 obrotów. Ja generalnie rzadko kiedy przekraczam 2000 obrotów. A tak fachowo to powinno się jeździć pewno w okolicach 1700-800, ale tak jak już mówiłem, to jest stary ciągnik. Można powiedzieć, że dziadowski już na te czasy. I nie skłamiemy tutaj mówiąc, że to jest dziadowski ciągnik na te czasy, bo trzeba być obiektywnym. I tym bardziej na kołach 34 i trójce skrzyni, tak? Po prostu brakuje biegów i można by było jeździć na 1400, 1000, nie wiem, 600, 700 obrotów, ale się nie jeździ i się nie da jeździć, bo nie ma skrzyni, no. I tyle w temacie, no. I robi pół, wszystko robi pół. I teraz trzeba tego tu ogarnąć, ale na to miejsce nie mogę patrzeć, widzisz. Źle się, kurde, zespawało. No i dobra, nie wiem, czy to będzie oddane. No w ten sposób to wygląda. Oczywiście tutaj trzeba było dołożyć druta. Drut gdzieś tutaj w tym syfie leżał, więc zaraz wprowadziły się jakieś tam zanieczyszczenia. Tutaj podobny temat. Także czystość. No czystość, trzeba się tego nauczyć. Natomiast no ja w takich warunkach garażowych spawam tutaj, gdzie się udało, to się udało. Jak widać, rura totalnie niespasowana. Ścianki chyba trochę się różnią. Już tego nie mierzyłem, bo już tą końcówkę mam wyspawaną. Jak kiedyś mnie zdenerwuje, to sobie wyspawam drugą. Tak jak mówię, ja się ciągle uczę. I ta rurka gdzieś tutaj leżała już chwilę dłużej. Chyba chłopaki mi ją gdzieś musieli po prostu pierdzielnąć. A tutaj, o, tam gdzie się uda, to się uda. O, widzisz, wiatr wieje teraz mocno z tej strony, także tu gdzie mocniej zawiało, no to zaraz była zdmuchnięta osłona gazowa argonu i no telefon tutaj nie oddaje tych kolorów do końca, ale mogę tylko powiedzieć, że tu gdzie było czysto, jest ok. Natomiast tak jak mówię, ja tutaj warunki, o, patrz, ok. Warunki totalnie garażowe, bez żadnych filtrów, nagrywane tak jak jest. No, widzisz, no słońce się odbija, bo tu jest fajna połyskująca w tym miejscu. No także w ten sposób to wygląda i już mi się nie podoba. Jest, kurwa, teraz odchylona do tyłu. No nic, obetniemy i ja ją sobie wyspawam jeszcze raz tutaj. Jest czego ciąć. Nie jest źle. Jak nie, to można spolerować. Zelma na YouTubie! Dawaj suba, witaj w klubie!